Siema, nazywam się Mateusz Ziemba, popularnie zwany Łysolkiem. Jestem trenerem ProSkosu i w tym wideo postaram się poszerzyć Twoją wiedzę na temat siatkówki plażowej. W dzisiejszym wideo będziemy mówili o podstawowym odbiciu w siatkówce plażowej, czyli o odbiciu dyszlem, zwanym również odbiciem dolnym oburącz bądź platformą. Okay. Pierwszą sprawą jest miejsce odbicia. Staramy się odbić piłkę na przedramieniu, to znaczy od tego miejsca do tego miejsca. Unikamy odbijania piłki łokciem oraz nadgarstkami, staramy się eksponować jak najbardziej wewnętrzną część przedramienia. Dosyć częstym błędem popełnianym przez początkujących zawodników jest nieprawidłowe złożenie dłoni. Uchwyt powinien zapewniać stabilną platformę i powinien zostać wykonany w sposób następujący. Otwarta dłoń, w moim przypadku jest to dłoń prawa, na nią kładziemy otwartą dłoń lewą, prawy kciuk zaciska lewą dłoń tak, żeby nie mogła się wysunąć, lewy kciuk symetrycznie, staramy się ukryć te palce tak, żeby nie wystawały w ten sposób i utrzymać platformę tak, żeby była symetryczna, no i te części w okolicach nadgarstw i dłoni formować tak, żeby były w miarę płaskie. Co prawda nie jest to typowa technika odbicia, natomiast w obronie zdarza się, że należy użyć tej części dyszla, więc warto, żeby była płaska. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na jakość dyszla są nasze zakresy w łokciach. To znaczy, bardzo pożądanym zakresem jest przeprost w łokciu, czyli wyjście poza 180 stopni. Natomiast jest to taki parametr, który ma się wrodzony, bądź się go nie ma. W moim przypadku łokcie są idealnie proste, także troszeczkę brakuje do złączenia łokci przy złączonej platformie. Natomiast zdarzają się zawodnicy, którzy mają całkiem spory przeprost, no i w tym przypadku łokcie łączą się przy złożeniu platformy, co jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o dokładność odbicia. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest to, żeby rotować łokcie zewnętrzne, to znaczy bardzo często widzę zawodników odbijających w ten sposób, gdzie eksponują te wąskie krawędzie swoich przedramion. Prawidłowa technika jest następująca. Staramy się zrotować łokcie do zewnątrz, tak żeby jak najwięcej tego płaskiego odsłonić. Oczywiście po raz kolejny idealna sytuacja wtedy, kiedy mamy dwie ręce złączone i wyeksponowane jak najbardziej te płaskie powierzchnie. Następnym bardzo ważnym elementem wpływającym na jakość dyszla jest wysunięcie barków do przodu jeszcze przed odbiciem. To znaczy dosyć częstym błędem na początku jest utrzymywanie dyszla w ten sposób. Przez to mamy dosyć sporą dziurę pomiędzy łokciami. Pożądanym jest wysunięcie barków do przodu, dzięki temu zwiększamy mobilność. No i jak widzicie, ta szczelina pomiędzy łokciami jest dużo mniejsza. No i dzięki temu dyszel robi się dużo bardziej dokładny. Mobilność barków ma bardzo duży wpływ na to, jak odbijamy dyszlem. I w przeciwieństwie do przeprostów w łokciach, nad mobilnością barków możemy w dużej mierze pracować. Za chwilę pokażemy ćwiczenie, a jeszcze chwilka wyjaśnienia, dlaczego ta mobilność ma tak duży wpływ. A to z tego względu, że w momencie wypuszczenia tych barków do przodu bardzo ważne jest, żeby mieć możliwość operacji dyszlem na wszystkie strony. Bardzo często widzę zawodników, którzy może w sposób niezbyt przemyślany ćwiczą na siłowni i te mobilności potracili i są w stanie tak naprawdę poruszać swoim dyszlem tylko w takim zakresie, co powoduje, że są bardzo ograniczeni w tego typu odbiciach. I nie są w stanie tworzyć tych odpowiednich kątów, niezależnie czy to w przyjęciu, obronie, czy nawet wystawie. Jest wiele ćwiczeń, którymi możemy poprawić swoją mobilność barku, natomiast ja oprócz przeróżnych ćwiczeń stosuję jedno zasadnicze ćwiczenie przed graniem, a właściwie przed każdym treningiem, i polega ono na uchwyceniu słupka ręką, którą będziemy rozciągali, a właściwie ramieniem, które będziemy rozciągali, czyli prawa ręka na słupek, lewa noga z przodu, prawa noga do tyłu i w lewo, tak żeby wytworzyć tutaj odpowiedni łuk i poczuć napięcie na najszerszym grzbietu, być może troszkę na plecach. Utrzymać 20-30 sekund. To samo powtórzyć na drugą rękę. Bezpośrednio po takim rozciąganiu ten dyszel jest już zdecydowanie lepszy i jesteśmy w stanie zbliżyć łokcie
nieco bliżej jeden drugiego tutaj tak naprawdę. Nawet po tej chwili jestem w stanie wypuścić ten prawy bark nieco mocniej. Na koniec myślę, że taka jedna z najfajniejszych wskazówek, jakie udało mi się usłyszeć w trakcie mojej kariery, to jeżeli składamy platformę, bądź wysiel, zwał jak zwał, warto wyobrazić sobie to jako płaską deskę, tak? I szczególnie na początku zawodnicy nie do końca są w stanie zrozumieć, jak poukładać odpowiednio kąty. I w momencie, kiedy wyobrażają sobie, że to jest po prostu płaska deska, którą muszą ustawić pod tym kątem, żeby piłka się odpowiednio odbiła, ta wizualizacja pomaga im niesamowicie. Także myślmy o platformie jak o płaskiej desce. Na koniec kilka przykładów dyszli. Pierwszy z nich to dyszel damski. Tutaj, jak widać, przyprosty bardzo pomagają w łączeniu się łokci. Tak samo dużo mniejszy rozstaw barków powoduje, że wygląda to całkiem fajnie. Drugim przykładem jest dyszel męski. Tutaj już brakuje przyprostów, natomiast dzięki odpowiedniej mobilności barków ramiona niemalże się łączą, także dyszel nadaje się do odbijania bardzo dobrze. Kolejny dyszel to mój dyszel. No tutaj troszeczkę tych mobilności brakuje, tak jak wspominałem. Odpowiednie rozciąganie przed treningiem czy turniejem daje pożądane efekty, także tutaj pokazane to bez rozgrzewki i nie jest idealnie. Mój dyszel był takim, powiedziałbym, dyszlem dosyć standardowym, jeżeli chodzi o mężczyzn, czyli nie perfekcyjnym, ale też nie najgorszym. Tutaj kolejny przykład zawodnika, który gra w siatkówkę plażową, ale równie dobrze mógłby startować w zawodach trójboju siłowego bądź dwuboju olimpijskiego. No i tutaj ze względu na znaczącą muskulaturę mamy troszkę problemów ze złączeniem przedramion. No natomiast jak się okazuje, prawdziwa siła techniki się nie boi, więc tutaj można wszystko na pewno nadrobić siłą. Ale nawet mając całkiem spore łapki i bareczki, jest możliwe posiadanie całkiem fajnego dyszla, co widać na załączonym obrazku. Jednakże wymaga to dosyć sporej pracy nad mobilnością. Kończąc, chciałbym podziękować Pitkowi, Adamowi, Szczechowi oraz naszej zwyciężczyni konkursu dyszla Jagodzie za udostępnienie zdjęć, które mogliśmy tutaj przedstawić. Do zobaczenia.